dlaczego ja się stresuję? Listen up, I gotta tell you. There is something you should know. I have never really liked you at all. Cześć, witam was w filmie po długiej przerwie. Jak widzicie, w innej scenerii niż normalnie, siedzimy w mojej szafie aparatem vlogowym, no i poczułam potrzebę rozmowy z wami. To będzie taka totalna pogadanka o tym, dlaczego nie było filmów, co się u nas dzieje, ba ba ba, więc oczywiście zapraszam was do wzięcia sobie herbaty, żeby kawy, czegokolwiek, żeby sobie ze mną posiedzieć, więc ten film będzie totalnie na luzie. No i słuchajcie, przejdźmy do tego, dlaczego nie było filmów, od razu. Nie było filmów, w tym miesiącu wstawiłam chyba jeden, może dwa. No i najprostsza odpowiedź jest taka, że wszyscy mieliśmy po prostu COVID. No i słuchajcie, zanim do tego wszystkiego przejdę, zresztą wszyscy już jesteśmy po prostu zmęczeni tematem tej pandemii i wirusa, z którym musimy nauczyć się żyć. Jestem pewna, że jesteśmy wszyscy już zmęczeni, że wszyscy już prawie pewno mieliśmy. No, nas pierwszy raz złapał teraz, czyli co, dwa lata? Dwa lata na nas nic nie łapało. Jak mnie gdzieś tam obserwujecie, to wiecie, że chodzimy do centrum handlowych, restauracji, no wszędzie, tak? No więc, słuchajcie, ja w ogóle ten rok zaczęłam super. Motywacja po prostu 100%. Od kiedy Noa jest na pełen etat w przedszkolu i tutaj wiele osób, które są ze mną od niedawna, nie znają mnie z tej strony bardziej prywatnej. Mam dwójkę dzieci. Mam 28 lat i mam dwójkę dzieci. Wiem, że dla niektórych to jest szoker, bo wiele z was myśli, że mam z 18 lat, nie? Mam 28. Teraz będą komentarze: wyglądasz staro, czemu mówisz, że myślimy, że jesteś młoda? Bieram się co prawda, jakbym miała co najmniej 80 lat, ale to już inna kwestia. Muszę się przestać stresować włosami. No ale słuchajcie, tak, od kiedy on zaczął chodzić do przedszkola na pełen etat i wraz z moim drugim dzieckiem, z moją córką, są w szkole od 9 do 3, no to ja po prostu, jeżeli chodzi o pracę, miałam super, super rutynę. Po prostu wszystko... Wszystko po prostu chodziło jak w zegarku, wiecie. Wstawałam, ogarniałam dzieci, Darenie odwoził, ja o 9:30 już przy biurku, gotowa, makijaż, wszystko, filmy, edycja, jakaś tam przerwa na lunch, to tam coś trochę w domu zrobię, bo widzicie, pracując z domu i też prowadząc dom jako taka kura domowa, bardzo łatwo jest być odciągniętym od pracy na rzecz prania, sprzątania, odkurzania, no wiecie, więc ja zrobiłam sobie taki balans, że w końcu po wielu latach udało mi się przejść do tego, że dopiero jak dzieci wracały ze szkoły, ja zabierałam się za bardziej domowe sprawy, chyba że tam, wiecie, kliknąć pralkę, żeby się włączyła czy coś. I te filmy były naprawdę często, ja pisałam cały czas scenariusze rano lub wieczorem, nagrywałam filmy, edytowałam, miałam bardzo fajnie to wszystko zrobione, zaczęłam też troszkę ćwiczyć, bo nie po to zrobiliśmy taką mini siłownię w domu, abym nie używała, więc zaczęłam się więcej ruszać. Ariel chodzi na różne po szkole zajęcia, więc ją odwoziłam. No miałam super balans wszystkiego, zaczęłam też chodzić na klasy pole fitnessu. No wszystko było super. I właśnie jeżeli chodzi o moją pracę na YouTubie, było po prostu świetnie, filmy wam się podobały, mój mózg po prostu eksplodował z ilością pomysłów. No i nadszedł luty. Tyczeń, jak zakończyłam, wrzucając moim zdaniem dużą ilość filmów, no to w lutym dopadł nas ten COVID. No i słuchajcie, byliśmy w parku trampolin i byliśmy z siostrą Darena i z naszymi dziećmi i dosłownie parę dni później ona mówi, że umiera i że jest w pracy. Więc Darren dowiózł jej testy na COVID i ona powiedziała, że zrobi po pracy, nie? No i zrobiła po pracy i był negatywny, nie? No to no, przeziębienie, żadne z nas nic, nie? No i następnego dnia powiedziała, że ona jednak ma pozytywny ten test, nie? Czyli wykazał się pozytywny następnego dnia, no i w tym samym czasie też dziewczyny, z którymi chodzimy na klasy pole fitnessu, ponieważ chodzę ja i siostra Darena, również napisały, że tam jedna była chora, druga miała dziecko w tej chwili chore. W tym samym momencie w klasie szkolnej mojej córki dzieci były chore, na jej zajęciach tanecznych dzieci były chore, więc mówię, no to zrobię Ariel ten test, bo prawdopodobnie może to złapać, no bo tyle dzieci dookoła niej to ma. No i słuchajcie, zrobiłam jej ten test i wyszedł pozytywny! I ona sama w szoku, nie? Mówi, mamo, jak pozytywny? Ja nawet nie mam kataru ani nic, a wiecie, do niedawna jednak media pajały nas tymi informacjami, że jak będziecie chorzy, to będziecie wiedzieć, że będzie źle, a tu wiecie, mam dziecko, które nawet no nic, nic. No i to była po prostu kwestia dni, że zrobiliśmy wszyscy testy i wszyscy byliśmy pozytywni, nie? Więc jeżeli chodzi o jak to przeszliśmy, bo bardzo dużo osób różnie mówi, no to moje dzieci miały zero symptomów.
Zero. W ogóle to się tak, powiem, fajnie wtopiło, ponieważ moje dzieci nie traciły za dużo w szkole, bo akurat była przerwa pomiędzy semestrami, więc straciły tam 3 dni i akurat była przerwa. Co było troszkę niefajne, to to, że mieliśmy wyjechać na tę przerwę, mieliśmy jechać gdzieś bardziej w góry, śnieg i te sprawy. No i dobrze, że tego nie, w koniec końców nie znalazłam hotelu ani nic, no bo cały ten czas przesiedzieliśmy. No i więc tak, dzieci nie miały w ogóle symptomów. Darena troszkę rozłożyła, ale wiecie, to taki, że tak powiem, stereotypowy facet, który mówi wszystkim, że jest okej, ale nie jest okej. Więc według mnie i Darena, czy czuliśmy się tak, jakbyśmy się kiedyś nie czuli? Nie. Ja na pewno kiedyś byłam w ten sposób chora. Nie miałam gorączki. To mi się wydaje, że może mieliśmy ten ostatni wariant, ten cały Omikron, bo Daren chyba raz miał jakieś te nocne poty, ja też, ale nie mieliśmy gorączki, kaszel. Węch, smak pozostał. No po prostu czuliśmy się po prostu przeziębieni. I dla mnie, do czego zaraz dojdę, dlaczego tych filmów właśnie nie było, było to, że ja byłam niesamowicie zmęczona. Kaszel dopadł mnie później, który nadal mnie trzyma. Na pewno słyszycie, że troszkę mówię przez nos i tak dalej. Ale powiem wam, że po prostu przeszliśmy to tak, jakbyśmy mieli przejść każde inne przeziębienie, które często nas łapie, bo mieszkamy przy morzu w Szkocji i tutaj wiecznie jest wiecznie i zimno i chłodno, więc... No więc słuchajcie, mnie po prostu, ja się budziłam zmęczona. Budziłam się zmęczona, na pewno też wymęczyło mnie bycie tak długo z dziećmi w domu, ponieważ bycie w domu jest bardzo szybko nudne i próbujecie zagospodarować dzieciom czas, które wiecie, siedzą w domu, nie mogą iść do szkoły, nie możemy nigdzie iść, nie możemy, no ogród mamy, ale akurat to był ten czas też chyba sztormu i tak dalej, znaczy sztormu? No, złej pogody, więc wyjść za bardzo się nie da, pójść z nimi nigdzie nie można, no bo wszyscy pozytywni, więc bardzo wymęczyło mnie też to, że wiecie, dwójka dzieci, które się wiecznie kłócą, nie chcecie im dawać wiecznie laptopów i tabletów, chcecie, żeby coś innego też robiły, więc no, wymęcza to, ale przeszliśmy. Jednak tydzień później ja nadal byłam bardzo taka wycieńczona, wiecie, ja się budziłam i po prostu byłam taka, nie mam energii. Nie mam energii. Więc dlatego też filmów nie było. Film ostatni, ten o Sienie i Jacku, był nagrany przed moim zachorowaniem. Tak samo film, który mam nadzieję ukaże się na dniach z Wizy na Miłość. I ten o Sienie i Jacku, ja udało mi się go zmontować na samym początku naszej kwarantanny i go wrzuciłam. I później już nie miałam siły edytować Wizy na Miłość. Nasze dni wyglądały tak, że robiliśmy różne rzeczy z dziećmi w domu, siedzieliśmy, oglądaliśmy filmy, no po prostu wypoczywaliśmy. Ja nigdy czułam się, jakbym była na takich trochę kiepskich wakacjach, gdzie po prostu nic nie robiłam, wiecie, nie pracowałam w ogóle, bo byłam tak wycieńczona, byłam tak ospała po prostu, ospała, nic mnie nie bolało. Tylko byłam tak mega ospała. No i dlatego właśnie tych filmów nie było. I powiem wam, zajęło mi ponad tydzień, wiecie, już mieliśmy wszyscy testy negatywne. I ponad tydzień zajęło mi, żeby czuć się tak, jak ja czuję się teraz, czyli więcej energii, okej, okay, wracamy do pracy. U nas jest w ogóle mega intensywnie w naszym życiu prywatnym. Mamy dużo rzeczy do załatwienia. Ariel ma zaraz, mamy zaraz wyjazd na zawody taneczne z Ariel. Mam dużo w pracy. Troszkę powróciłam do obijania mebli tak na pół etatu. No, jest bardzo dużo rzeczy, które po prostu próbujemy ogarnąć i bardzo trudno było mi wrócić właśnie do tej mojej rutyny i dziś jest pierwszy dzień, kiedy jestem od rana ubrana, umalowana, jest godzina 10:00, ja już jeden film zrobiłam, chcę też powrócić na nasz angielski kanał, gdzie wstawiamy vlogi i zaczynam po prostu powracać do jakiejś rutyny, jakiegoś takiego balansu w życiu. Czy wy też zostawiacie zawsze torebkę od herbaty w herbacie, bo ja tak, jestem zbyt leniwa, żeby ją wyjąć. No więc słuchajcie, tak to po prostu wygląda, dlatego też filmów nie było. Ja po prostu byłam taka zmęczona, jakbym w ogóle nie spała. I od wczoraj właśnie wzięłam się za wszystko, bo dom też no, strasznie zaniedbany został przez to, że wszyscy próbowaliśmy po prostu nabrać sił, że tak powiem. Jestem zadowolona, że to już przeszliśmy, że nie było tak źle, jak inni przychodzili. Nie wiem, może dlatego, że my jesteśmy dosyć odpornymi osobami i tak czy siak. Mamy pełno planów na ten rok. Na pewno chcemy o wiele więcej czerpać z życia. U nas w Szkocji teraz też bardzo dużo tych wszystkich restrykcji zostaje zniesionych, czy dobrze mówię? Zaraz nie będzie trzeba nosić maseczek, nie będzie tych paszportów covidowych, więc życie powraca i już po prostu nie mogę się doczekać wiosny i lata, bo naprawdę musimy czerpać z tego jak najwięcej, tym bardziej z tej wolności, która mam nadzieję, że pozostanie. Mam nadzieję, że to już jest moment, w którym nauczymy się wszyscy na świecie żyć z tym wirusem, a nie zamykać się, bo on nie odejdzie, nie? Ten wirus nie zniknie. Nie zniknie. Szczepienia czy nie szczepienia, on nie zniknie. Wszyscy pewnie co jakiś czas będziemy go łapać, tylko w bardziej takiej formie przeziębienia i
No słyszycie, że ja nadal jestem taka, mówię przez nos, ale czuję się dobrze i muszę wrócić, posłuchajcie, do tej mojej motywacji, bo ja mam tyle pomysłów na film. Boże, tyle, ile ja obejrzałam w telewizji. Tyle pomysłów chcę zrobić. Mogę wam tutaj zdradzić, co będziemy robić, więc po pierwsze to Brian Laundrie i Gabby Petito wyszła, będzie jeszcze jeden odcinek o nim, muszę to wszystko dzisiaj przetłumaczyć. Coraz więcej rzeczy z Britney Spears. Chciałabym zrobić odcinek o Belly Thorne. Obejrzałam na Netflixie ten film, ten serial. Jak po polsku? Kim jest Anna? Ja tę sytuację znam. Teraz słucham audiobooka o tej całej sprawie i chciałabym zrobić serię na ten temat. Tinder Swindler, czyli oszust Tindera, na pewno też widzieliście. Nie tyle, że chciałabym robić o nim film, ponieważ o wiele łatwiej jest obejrzeć dokument na Netflixie. Jednak on, słuchajcie, powraca i będzie opowiadać swoją część tej historii na YouTubie, więc chciałabym o tym zrobić odcinki. No jest tyle pomysłów, tylko po prostu muszę się wziąć i wrócić do tego wszystkiego, a naprawdę bardzo trudno było z moją energią. Jednak powracam, będą i po prostu dzisiaj zaraz będę nagrywała, ale poczułam, że chcę usiąść i zrobić sobie taki catch-up z wami, porozmawiać, co się dzieje. Nie ukrywam, że troszkę mi brakuje bardziej lifestyle'owego gadania z wami i chcę tego po prostu powrócić. W sensie raz na jakiś czas z wami pogadać. Na Instagramie też się bardzo dużo udzielałam w styczniu i po prostu w lutym znikłam. Znikłam? Zniknęłam? Polski język, trudny język. Stwierdziłam, że zamiast na Instagramie to wszystko mówić, to zrobię to tutaj, bo niektórzy piszą właśnie, gdzie filmy, czy wszystko okej. No wszystko jest już okej, nie było tragicznie. Po prostu wiecie, bycie zamkniętym w domu przez jakieś 2 tygodnie z dziećmi, które się strasznie nudzą, a wy jesteście wiecznie śpiący i już dostajecie po prostu, już musicie po prostu wyjść. No to jest po prostu samo w sobie wymęczące i do tego wydaje mi się, że ten COVID też mnie mega wymęczył, po prostu to był mój największy symptom, bycie ospałą. Dlatego stwierdziłam, że po prostu lepiej powiedzieć wam w filmie to wszystko. Wiele z was też lubi moje jakieś tam pogadanki, gadanie ze mną sobie przy kawce, więc fajnie to zrobić. Czemu coś tu? Jezu, ja nie wiem, ściągam wszystkie aplikacje, wiecie, jak robię jakieś zakupy przez telefon, jakieś H&M, a potem wysyłają wam zniżki, no i co? No i wchodzi się, bo mam zniżkę, to trzeba coś kupić, nie? Nic nie potrzebuję, nic nie potrzebuję. W ogóle też od paru dni chodzę po domu i zbieram różne rzeczy, ponieważ ja lubię zbierać i Darren też lubi zbierać. My lubimy kupować rzeczy, lubimy mieć rzeczy, jestem otoczona rzeczami, że wiecie, rzeczami, których, no kiedy ja gdzieś pójdę i założę takie buty, nie? Ja po prostu lubię rzeczy, lubię mieć, ale zaczęło robić się już tak troszkę za dużo wszystkiego w domu, więc jakieś takie rzeczy, które leżą, na przykład wiecie, o tutaj, nie? Pudełko od tego żelazka parowego trzymam, bo myślałam, że zwrócę. No nie zwrócę, bo kupiłam już tyle miesięcy temu, więc pudełko trzeba wywalić, więc wchodzę i staram się troszkę bardziej zorganizować dom, ponieważ tak bardzo jak jestem wdzięczna, że możemy mieszkać w, wydaje mi się, dosyć sporym domu jak dla nas i każdy z nas ma miejsce do pracy i mam moją szafę i dzieci mają swoje pokoje i wszystko jest super, no to jednak na jedną osobę, czyli mnie, jest to bardzo dużo do ogarnięcia i starania się, żeby wszystko było wiecznie w miarę posprzątane. Więc tak, nie lubię mówić, że jestem osobą bardzo zajętą, bo uważam, że każdy zawsze może robić więcej. Jednak wracamy, słuchajcie, do jakiejś rutyny. Jeszcze co przeszkadza mi w rutynie, tego zapomniałam powiedzieć, o tym mówiłam dużo na Instagramie, to, że YouTube nie chce ze mną współpracować i bardzo często demonetyzuje moje filmy. Moje filmy generalnie z automatu, prawdopodobnie ten, który teraz oglądacie również, dostają żółtego dolara. Żółty dolar oznacza, że mam bardzo limitowane reklamy. Wiecie, wam się wyświetlają reklamy, ja nie mam wpływu, jakie to są reklamy, ale wyświetlają wam się reklamy, no i jak wy je oglądacie lub klikacie na nie, no to ja dostaję tam jakieś parę centów, tak? W ten sposób youtuberzy zarabiają z reklam na YouTubie. No ale jak jest ten żółty dolar, to tych reklam jest mniej i ona się może wyświetlić jedna albo w ogóle. No i wtedy te zarobki spadają, totalnie spadają i ja po prostu z automatu, nie wiem czy dlatego, że moje treści często są jakieś troszkę może kryminalne czy niepoprawne, dostaję tego żółtego dolara, muszę się wtedy odnosić do YouTuba, to przeważnie kiedyś trwało dzień, teraz trwa nawet tydzień i bardzo często filmy, które robię, nie są już gorącym tematem, bo muszę czekać. Jednak jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to w styczniu pokazywałam wam, jak mój YouTube wyglądał i tam wiecie, miałam z 4 filmy i wszystkie czekały na monetyzację. I to jest moja praca, to jest moje główne źródło utrzymania się, więc no kiepsko, gdybym stawiała filmy, na których nie zarabiam. Oczywiście zdarza się, że filmu nie chcą zmonetyzować, on jest już zrobiony, więc go wrzucę. Ale są też takie sytuacje, jak ten ostatni film o Sienie i Jacku, gdzie został zmonetyzowany, a teraz po miesiącu zdjęli znowu tę monetyzację, mimo iż technicznie, jak odwołujecie się do tego żółtego dolara i ktoś obejrzy fizycznie ten film i powie okej, on jest okej, no to nie powinni już do niego wracać, więc nie wiem, czy ktoś kliknął, że coś jest niepoprawne,
czy co? Noga mi strasznie zdrętwiała, nie czuję w ogóle stopy. Więc tak, więc kwestia tego, że mogę nagrać i zedytować dużo filmów, no to nie zawsze to oznacza, że mogę je wrzucać cały czas, bo YouTube może powiedzieć a, żółty dolar i wtedy czekam. W tej chwili czekam już trzeci dzień na to, żeby odcinek z Wizy na miłość był zmonetyzowany. W nim nie ma nic złego, nie? Nic. Nie ma żadnych niepoprawnych treści, agresji, więc nie wiem. Dobra, moja noga już odmawia. Boże, nie czuję mojej nogi. Dobra, myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałam wam powiedzieć. No wiecie, powiedzieć wam, na czym w tej chwili stoimy na tym kanale. Postaram się powracać do filmów najczęstszych, ale musicie mi dać chwilkę, bo muszę je ponagrywać i zedytować, żeby były na dany czas. No i tak jak mówię, u nas wydaje mi się, że będzie fajny rok. Jeżeli interesują was bardziej lifestyle'owe rzeczy i oglądacie filmy po angielsku, zapraszam na nasz rodzinny kanał The Shell Pols. On jest zawsze podlinkowany na dole, tam są vlogi. Powtórzę się często, co mówię, napisów niestety nie będzie, nie mogę robić napisów. No i dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie mój kanał. Zapraszam was oczywiście na Instagrama, tam będę od teraz bardziej aktywna, dawać wam na bieżąco znać, co robimy z filmami, jakie filmy będą, tak dalej i wszystko. No i do zobaczenia już w naszych filmach o różnych ciekawych tematach, pluteczkach, dramkach, interesujących osobach na świecie. I mam nadzieję, że miło było wam posiedzieć ze mną, zrobić taki catch-up. W ogóle muszę się wam pochwalić, jak bardzo się cieszę z tego, że moje paznokcie pasują do outfitu dzisiaj. W sensie mój outfit do paznokci będę miała przez miesiąc, ale jest niebiesko-białe i patrzcie, mam takie krówkę mam zrobioną i niebieskie. Natalka mi zrobiła i mega pasują do tego, co dzisiaj założyłam specjalnie zresztą, bo chcę zrobić jakieś zdjęcie, bo wypadałoby jakieś zdjęcia na Instagrama zrobić. Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Cześć!